Witam Państwa bardzo serdecznie poegzaminacyjnie i przedwakacyjnie. Wiem, że to jest taki czas, w którym poszczególne osoby jeszcze dołączają. W związku z tym spróbuję mówić przez chwilę jeszcze jakieś okrągłe słowa o tym, że wybraliśmy na dzisiaj taki temat, który wydaje się być dobrze dopasowany do tego momentu, w którym jesteśmy. Bo kojarzy się z takim wyobrażeniem pięknej szkoły, takiej szkoły, w której przestrzeń sprzyja uczeniu się, rozwojowi uczniów, ale też po prostu wyobrażeniom estetycznym o ładnym budynku, ładnych wnętrzach. I tak sobie wyobrażam, że to jest pragnienie każdej dyrektorki i każdego dyrektora, żeby szkoła właśnie taka była. I na dzisiaj zaprosiliśmy trzy prelegentki, trzy dyrektorki, dwie Agnieszki, jedną Justynę. Za chwilę będzie jeszcze o nich troszkę więcej, żeby powiedziały o swoich doświadczeniach z tworzeniem takiej przestrzeni szkolnej, dlatego że u każdej z nich takie działania zostały z sukcesem podjęte. No i wyobraziliśmy sobie, że być może dla Państwa tego rodzaju doświadczenie, opis tego doświadczenia będzie jakoś inspirujące, chociaż wiemy, że w bardzo wielu szkołach takie działania już się dzieją, czego dowodzi chociażby strona na Facebooku, którą prowadzi jedna z naszych prelegentek, a mianowicie Justyna, Edu Przestrzenie, w której wiele różnych szkół jest pokazywanych. Rozumiem, że Justyna o tym jeszcze sporo przez dzisiejsze nasze spotkanie powie. Cieszę się bardzo, że Państwo skorzystali z tego naszego zaproszenia mimo nietypowego terminu, bo zwykle spotykamy się w środy, zwykle w ostatnią środę miesiąca. W tym wypadku było inaczej, ale mam nadzieję, że Państwo rozumieją, że to taki czas poegzaminacyjny, przedwakacyjny i szukaliśmy dobrej na to formuły. Jesteśmy tak jak zwykle gośćmi Centrum Edukacji Obywatelskiej, instytucji, dzięki której się spotykamy, która podejmuje rozmaite inicjatywy na rzecz rozwoju szkół, rozwoju nauczycieli, ale też osób, które w nich liderują, czyli Was. Mamy stronę internetową, na której można znaleźć bardzo dużo informacji i materiałów, które można natychmiast wykorzystać w pracy ze szkoły, proponujemy szkolenia i realizujemy dzięki sponsorom projekty w różnych ważnych obszarach funkcjonowania szkół. Tutaj jest slajd z informacją o programach, które realizujemy. Jak widać, jeśli spojrzycie na nie, obejmują one bardzo wiele ważnych obszarów funkcjonowania szkoły. Obecnie nie mamy naboru do żadnego z tych programów, ale bardzo zapraszamy do śledzenia naszej aktywności, bo można tutaj wiele, zupełnie bez inwestowania własnych pieniędzy dla swojej szkoły zrobić dzięki tym programom. No i to jest szczególny moment, bo CEO świętuje 30-lecie. Jesteśmy już nie tylko pełnoletni, ale nawet w takim rozkwicie wieku. Z tym 30-leciem wiążą się rozmaite wydarzenia, które proponujemy. O niektórych z nich za chwileczkę powiem i jeszcze o działaniach, do których również zapraszamy. No tutaj to jest informacja o naszej dumie, tych cyferkach, które pokazują ileś prawdziwych ludzkich i szkolnych, uczniowskich, nauczycielskich i dyrektorskich losów. Pokazuje to też skalę działania naszego. Mimo że jesteśmy organizacją pozarządową, to przyznacie Państwo, że działania dotyczą bardzo wielu osób. Tutaj są obszary, w których staramy się i od 30 lat próbujemy wywierać skuteczny i korzystny wpływ na system edukacji. Takie obszary, z których jesteśmy szczególnie dumni, to właśnie te, które tu są wymienione. Przede wszystkim edukacja obywatelska, która była historycznie pierwszym wątkiem, w którym 30 lat temu CEO zaistniało w polskim systemie edukacji,
ale te wszystkie pozostałe również są znaczące. Być może, jeśli Państwo nas znają, to wiele osób identyfikuje CEO z ocenianiem kształtującym, chociaż jest to tylko jeden z ważnych obszarów naszej szkolnej aktywności. Jeżeli ktoś z Państwa miałby ochotę, a ma dobre doświadczenie z nami, to jednym ze sposobów obchodzenia tego 30-lecia jest zbieranie takich informacji od różnych osób, które publikujemy w naszych mediach, dotyczących doświadczeń z CEO. Jeśli ktoś z Państwa zechce, to bardzo serdecznie zapraszamy do napisania takiej informacji o sobie i swoich związkach z naszymi działaniami, naszymi programami, albo po prostu z tą społecznością, którą w CEO tworzymy. To jest jedno z działań fundacji, które jest znane, ale też w naszym przekonaniu bardzo ważne dla środowiska nauczycielskiego. Nagroda imienia Ireny Sendlerowej przeznaczona dla tych wyjątkowych nauczycieli. To jest nagroda bardzo demokratyczna, ponieważ każdy może zgłosić każdego nauczyciela i ta osoba bierze udział w, no nie chcę powiedzieć wyścigu, ale w tej zaszczytnej rywalizacji o nagrodę. Co roku wybierani tam są nauczyciele, którzy wywierają skuteczny i dobry wpływ na swoje otoczenie. Jeżeli ktoś z Państwa chciałby kogoś zgłosić, zapraszamy. Tutaj jest widoczny, niestety nie można w niego kliknąć, ale widoczny jest adres, pod którym można zobaczyć więcej informacji. Zachęcamy do rozważenia i zgłoszenia, jeżeli kogoś chcielibyście zgłosić. No, kolejne wydarzenie, ono już nie jest wydarzeniem związanym z 30-leciem, ale być może będzie miało pod tym względem szczególną oprawę. To jest letnia szkoła dyrektorów, na którą co roku zapraszamy osoby zainteresowane wymianą, uczeniem się, przyglądaniem się temu, w jaki sposób mądrze szkole liderować, jak pracować z zespołem nauczycielskim. W tym roku będzie to w Ostródzie nad jeziorem, w pięknym ośrodku, więc jeżeli Państwo nie mają jeszcze planów na 22 i 23 sierpnia albo można je zmienić, to serdecznie zapraszamy do Ostródy na to wydarzenie. Również na czacie znajdziecie Państwo link, pod którym można znaleźć informacje na temat tego wydarzenia, ceny i można podjąć tę decyzję i dokonać zakupu biletu. Bardzo serdecznie zapraszamy, zwłaszcza właśnie osoby bywające na naszych webinariach. Kolejna informacja, już ostatnia chyba z tych wstępnych. Jeżeli są Państwo zainteresowani, jesteście decydentami w kwestii podręczników do WOS-u, to bardzo rekomendujemy Nasze Dziecko, podręcznik kosowy. To jest właśnie efekt tych 30 lat pracy nad edukacją obywatelską w CEO, co jest zresztą częścią naszej nazwy. Zamówienia dotacyjne zbieramy pod linkiem, który również Państwo znajdą w czacie. Dwa słowa o naszych sponsorach. To jest podmiot, który wspiera nas w realizacji odpornej szkoły, a więc właśnie tego cyklu webinarów, w którym Państwo uczestniczycie. I drugi podmiot, fundacja, z którą jesteśmy w bardzo bliskich związkach od wielu, wielu lat, która podtrzymuje nas w tych dobrych i w tych trudnych momentach. Sprawdzona, długotrwała współpraca, bardzo dziękujemy. No i wreszcie ten moment, który mnie dziś najbardziej cieszy. Mam okazję jeszcze raz powitać nasze prelegentki. Tutaj znajdziecie krótkie bio, ale to, co mogę powiedzieć o nich wszystkich, to, że są dyrektorkami szkół, prawdziwymi dyrektorkami prawdziwych szkół, w różnych warunkach funkcjonujących, większych, mniejszych. Myślę, że będą miały okazję też dwa słowa o swoich szkołach na początek powiedzieć, ale też są osobami, które dzielą się swoim doświadczeniem w różnych przestrzeniach. Nie będę tutaj
sprawdzał swojej kompetencji czytania, ale jeśli Państwo spojrzą na biogramy, to widać, że są to osoby, które mają kontakt z różnymi dyrektorami i dyrektorkami i w tych przestrzeniach, w których są aktywne, starają się dzielić tym doświadczeniem. Zatem zaczynamy. Chciałbym, a jeszcze przepraszam, jeszcze ważna informacja. W tym urządzeniu, w którym dzisiaj się spotykamy, ono jest troszeczkę inne niż dotychczasowe, bo pracowaliśmy na Zoomie, a dziś spotykamy się w Click Meetingu. Ale tutaj również mamy czat. Zachęcamy Państwa bardzo do tego, żebyście na ten czat wchodzili, zapisywali tam pytania, jeśli je macie do prelegentek. Nie ma gwarancji, że prelegentki odpowiedzą, ale nawet jeżeli nie będzie takiej odpowiedzi albo ona się nie pojawi w wypowiedziach, to będzie to dla nas informacja, że to jest ważna przestrzeń. Zachęcam też, ponieważ Państwo na pewno macie również własne doświadczenia związane z przekształcaniem przestrzeni, do dzielenia się swoimi doświadczeniami na czacie. To też często jest ważny element tego naszego webinarowego życia, które się toczy może nie niezależnie, ale równolegle do tego, które dotyczy prelegentek i prelegentów. Tam te wymiany też często są bardzo żywe, dlatego bardzo zachęcamy do dzielenia się swoimi doświadczeniami, opiniami, a też komentarzami do tego, co pada na ekranie. No właśnie, i kończę już ten wstęp. Zapraszam bardzo serdecznie do pierwszego pytania. Tu do prelegentek się zwracam. Chciałbym zapytać przede wszystkim o taką rzecz, która jest być może jakimś punktem wyjścia do myślenia o przestrzeni szkolnej, bo ta przestrzeń szkolna to oczywiste, że warto, żeby była estetyczna, ale wyobrażam sobie, że nie tylko estetyka jest czynnikiem, który kieruje myśli dyrektorki czy dyrektora do tego, żeby szkołę zmieniać, ale też ten wymiar edukacyjny. I tak dodatkowo chciałbym poprosić Was, żebyście odpowiadając na to pytanie powiedziały też dwa słowa o swoich szkołach, tak żeby nasi słuchacze mieli wyobrażenie o tym, z kim rozmawiają, z czym się mierzycie, więc to będzie dla mnie bardzo cenne. Zapraszam, może poproszę Agnieszkę Pilch jako pierwszą. Dzień dobry Państwu. Witam się z Państwem z Cieszyna, natomiast moja szkoła znajduje się w Harzlachu. To jest taka trudna miejscowość. Jeżeli chodzi o nazwę, można zrobić 3 błędy ortograficzne. W powiecie cieszyńskim jest to szkoła wiejska. Składa się jakby z 2 budynków. W jednym budynku mamy przedszkole 3 i 4-latków, a w drugim budynku mamy 2 oddziały przedszkolne 5 i 6-latków i oczywiście normalne oddziały szkolne. Jest ich 15. Szkoła, która w tym roku we wrześniu będzie obchodziła jubileusz 130-lecia. Więc szkoła, która jakby popatrzeć na jej drzwi, bo drzwi są cały czas oryginalne, stare wejście do starej części właśnie szkoły, to patrząc na te drzwi można doświadczyć jej historii. Drzwi są, powiem Państwu szczerze, do renowacji, ale w tym momencie nie mamy środków. I tak, ta szkoła przeszła bardzo dużo zmian, bo w pewnym momencie swojego życia dobudowano część, w 90-tych latach dobudowano kolejną część, a w 2000 roku dobudowano salę gimnastyczną. Szkoła, która w tamtym roku, w październiku, zakończyła ogromny 5-letni remont, remont, który pomógł nam pozyskać przestrzeń dodatkową. Na strychu, strych był oczywiście zamknięty, ponieważ groził wypadkiem w postaci zapadnięcia się podłogi. I podczas termomodernizacji mogliśmy poszaleć i też wykorzystać te przestrzenie.
Jeżeli mam mówić o tym edukacyjnym i rozwojowym wymiarze przestrzeni, to szanowni państwo, patrzyłam na to, że ta szkoła jest jaka jest. Państwo, każdy z was ma takie szkoły. I to, że jest wąski korytarz, że w tej starej części szkoły jest wilgoć, że w tej szkole mamy mało przestrzeni, nie znaczyło, że nie widzieliśmy możliwości rozwoju całego budynku. I powiem państwu, 29 lat pracuję w tej szkole, 23 rok jest to na stanowisku dyrektora. I no bardzo jest mi bliski ten budynek, bardzo bliski jest mi taki rytm spokojny, który wprowadzałam, i bardzo bliskie są mi te zmiany, które czułam. Nie wyobrażałam sobie, że pozostaniemy w tym miejscu, w którym jesteśmy, czyli te wszystkie miejsca, które z pewnością miały wpływ na odczucia dzieci, na to, że są przebodźcowane na przykład, albo że nie mają takich miejsc, w których mogą porozrabiać i miejsc, w których mogą się wyciszyć. Nie mają sal, które spowodują, że one chcą być w tej sali, a nie chcą wyjść poza nie. To wszystko właśnie było powodem wielu zmian. Ja sobie zdaję sprawę, że kolejną rzeczą, która niezwykle wpływa na taki edukacyjny wymiar, jest to, że ci uczniowie moi, te dzieci wszystkie, moi nauczyciele i pracownicy powinni czuć się najzwyklej w świecie bezpiecznie. I to bezpieczeństwo powoduje, że uczniowie w jakiś prostszy sposób dla nich nawiązują relacje, nawet ze srogim nauczycielem, bo mam różnych, i z nauczycielami, którzy są no trochę jak starsi koledzy. Są tacy nauczyciele, którzy przychodzą w tej chwili do nas do szkoły. W każdym momencie pytałam o zdanie uczniów i moich nauczycieli. I po prostu zdaję sobie sprawę, jak ważne jest to, żeby na odpowiedniej wysokości, jeśli już była zawieszona jakaś informacja dla ucznia, żeby kolor nie pobudzał już w tym świecie, który jest nad wyraz wzbogacony o różne kolory. I to jest ciekawe, że w tej przestrzeni myśmy się rozumieli z uczniami i z nauczycielami. Bo zapraszam oczywiście do szkoły w Harzlachu. Ta przestrzeń jest niezwykle spokojna. To uczniowie wybrali kolor biały i szary. Czasem wybierają jedną ścianę w jakimś innym kolorze, ale są to odcienie szarości. Ja sobie zdaję sprawę, że to jest właśnie taki wymiar poszukiwania jakiegoś spokoju, jakiegoś oddechu, jakiegoś wyciszenia. I to bezpieczeństwo, o którym mówię, po raz enty, czyli poszukiwanie takich przestrzeni, w których na przykład mogą się schować, mogą się odgrodzić od towarzystwa. Albo też, to co mówiłam na początku, mamy taki specjalny korytarz, w którym mogą jakimiś nie gumowymi, ale takimi piankowymi piłkami porzucać, podotykać ścian. I to nie jest korytarz, który ma piękną podłogę czy piękne kanapy. Jest to typowo rozwojowy korytarz. Myślę tutaj o ruchu. Mają takie miejsce i mogą korzystać, ja bym powiedziała, wieloaspektowo w tej naszej szkole. Oprócz tego zdaję sobie sprawę, że moi nauczyciele potrzebują takiego środowiska, w którym dobrze się czują. Nauczyciel, wchodząc do klasy, której nie lubi, bo na przykład ustawienie ławek nie pasuje mu do jego jakby pomysłu na lekcję, nie zaczyna zrelaksowany, nie zaczyna z uśmiechem, tylko zaczyna z przestawianiem ławek. Także staram się, żeby w tej szkole przestrzenie miały wymiar edukacyjny dostosowany właśnie dla pomysłów moich nauczycieli. Bo jeżeli ktoś uczy projektowo, jeżeli ktoś uczy nowocześnie, jeżeli korzysta z nowoczesnej technologii, to to wszystko po prostu ma
staram się, żeby nauczyciel był przypisany do jednej klasy. Nie zawsze się to udaje i wiadomo, że chodzimy między salami, natomiast podobnie mogą być prowadzone zajęcia. No jest jeden nauczyciel, który jest przeszczęśliwy i życzę wszystkim, i wszyscy uczniowie też są szczęśliwi w tej klasie. To jest taka pracownia podróżniczo-językowa, w której tylko wyłącznie lekcje ma nauczyciel języka angielskiego, który jest również nauczycielem geografii i edukacji dla bezpieczeństwa. I to jest najbardziej przyjazna sala lekcyjna w całej szkole, bo stworzył ją od A do Z nauczyciel. Ja tylko pomagałam w zdobywaniu środków. Te sale też, kolory i ściany wybierali uczniowie. Także jestem przekonana, że nasza przestrzeń ma właśnie taki wymiar edukacyjny, rozwojowy, ale też właśnie taki wpływający na uspokojenie, na, no nie chcę powiedzieć, że relaks, ale taką pewność, że tutaj mi się nic nie stanie i tu mogę wziąć jakiś głębszy oddech. Okay. Dzięki, Agnieszko. Zasłuchałem się w twój spokojny głos i zapomniałem, że pokazuję literki zamiast obrazków, a mamy troszkę też obrazków. One nie są koniecznie ilustracją tego, co w danej chwili mówicie, dlatego że chciałbym zachować taki żywy charakter naszej rozmowy, ale rozumiem, że pewnie będzie nam przyjemnie, jak nie będziemy na literkach, tylko na obrazkach. Gdybyście chciały konkretne zdjęcie z prezentacji, to też zapraszam, można razem ze mną klikać, a jeżeli nie, to ja będę je po prostu pokazywał w kolejności, tak jak mamy je w prezentacji, zamiast obrazków. No właśnie, Agnieszko, druga Agnieszko, teraz chciałbym ciebie zapytać, jak to było z tymi motywacjami, nie tyle czysto estetycznymi, ile też takimi związanymi z edukacją i rozwojem, które kierowały tobą w tych działaniach związanych z przestrzenią. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dobrze się składa, bo akurat te dwa zdjęcia, które Przemku teraz prezentujesz, to są akurat moje. My jesteśmy niewielką szkołą, liczymy około setki dzieciaków. Mam 20 nauczycieli w kadrze, w tym połowa, może na pełnych etatach, pozostali mają po kilka godzin. Jesteśmy zespołem szkolno-przedszkolnym, więc mamy oddział przedszkolny i klasy od 1 do 7, ponieważ w tym roku nie mamy 8 klasy. Taka dziura szła, jak sześciolatki wróciły do przedszkoli. Najpierw miały iść do szkoły, potem wróciły i nie mamy 8 klasy, natomiast już w przyszłym roku będziemy mieć wszystkie oddziały. I u mnie akurat to się tak wszystko pięknie złożyło, ponieważ jak ja zostałam dyrektorką, oczywiście miałam swoją wizję i chęć stworzenia takiej szkoły, która będzie stawiała przede wszystkim na uczenie w działaniu, ale też i na relacje. To tutaj w sukurs przyszedł mi projekt, program, taki pilotaż ogromny Szkoła dla Innowatora. I tam właśnie takim założeniem była rearanżacja przestrzeni. Tutaj to był taki nasz punkcik i my musieliśmy się rozejrzeć właśnie z nauczycielami w naszej szkole, co my tam mamy, co moglibyśmy zmienić, co zrobić. No i jak zaczęliśmy się rozglądać, to okazało się, że do zrobienia jest bardzo, bardzo dużo rzeczy, zwłaszcza, że tak jak tutaj powiedziałeś, Agnieszka, też mamy takie dwa budynki z wąskimi korytarzami. Sale lekcyjne są ładne, doświetlone, przestrzenne, natomiast korytarze wąskie, a zależało nam też na takich wspólnych przestrzeniach, przestrzeniach dla uczniów, o których jeszcze powiem później. Ale zaczęliśmy właśnie od rozejrzenia się i w pierwszej kolejności nas uderzyło to, że właśnie mamy tak bardzo pstrokato, że jest dużo kolorów, że są gazetki stare, korkowe. No i zaczęliśmy od zdjęcia tego wszystkiego i pomalowania sal właśnie takimi stonowanymi beżami, śmietanką.
Powściągaliśmy te stare gazetki, które wisiały, jakoś dotychczas nam w ogóle nie przeszkadzały, wisiały sobie po kilka lat, no ale w tym momencie stwierdziliśmy, że jednak nie, że tak szkoła nie powinna, współczesna szkoła już wyglądać. I tutaj właśnie tym motywem takim do tych przestrzeni było właśnie to uczenie się i relacje, czyli my pod to budowaliśmy przestrzenie, czyli uczenie się w działaniu. Tutaj mamy na zdjęciu naszą piękną pracownię Manufaktura Smaku. W klasie lekcyjnej, jak Państwo zobaczą, jest po prostu taki aneks kuchenny, który jest całkowicie wyposażony w piekarnik, lodówkę, zmywarkę. A oprócz tego jest tu po prostu sala lekcyjna. I tu w tym pomieszczeniu to jest też taka nasza perełka, klasopracownia, w której właśnie następuje to uczenie się, bo sala jest wykorzystywana do różnego rodzaju działalności. Omawiania lektur, mierzenia, obliczania proporcji, uczenia w działaniu, czyli dzieciaki tu wypiekają sobie chlebek, mielą ziarno, potem tak od ziarenka do bochenka, tak zwane te lekcje i tak dalej. Także to oprócz tego jeszcze tutaj też są realizowane różnorodne projekty, ale też właśnie takie działania, jak mamy, organizujemy zadanie interdyscyplinarne, to zawsze w tej kuchni jest jedno z zadań takich, gdzie dzieciaki działają właśnie interdyscyplinarnie. I to może być i język angielski, gdzie potrawy się przygotowuje i nazywa w języku angielskim. I była geografia, gdzie dzieci przygotowywały potrawy azjatyckie bodajże, nie pamiętam już dokładnie, ale chyba tak, chyba azjatyckie, także no, uczenie się w działaniu. No a oprócz tego właśnie też tutaj obok właśnie przestrzeń z leżakami na naszych terenach rekreacyjnych wokół szkoły, to jest lekcja historii. Na leżaki też polecam, świetnie się sprawdzają, po prostu czasami dzieci zaczynają też pytanie, jak przychodzą, czy lekcja na leżakach? Tak, na leżakach. No i wtedy idą sobie, każdy bierze leżak, ponieważ one leżą bardzo tak podręcznie. Mogę powiedzieć, że wychodząc z budynku, każdy może pod pachę wziąć leżak i go sobie wynieść. One są dostępne na przerwach również. I tutaj mamy taką zasadę, że jak wyniosłeś, to go też z powrotem przynosisz. Choćby po tobie miały tam być następna lekcja, ale każdy, który wyniósł, to przynosi też, żeby po prostu nie było, że ja nie przynosiłem, więc ja nie wiem, czyj to leżak. Także tutaj te dwie przestrzenie. Okej, dziękuję. Agnieszko, ja tylko dodam gwoli porządku, że to, co mówiłaś o programie Szkoła dla Innowatora, to mówiłaś o programie CEOwym. Tak, tak. Ja jeszcze o tym wspomnę, tak. Jeszcze o tym, tak przy następnym pytaniu jeszcze oczywiście dopowiem. Jeszcze pojawiło się w Twojej wypowiedzi określenie zadanie interdyscyplinarne, to też jest pojęcie w ramach realizowania tego programu, być może skądinąd też znane. W każdym razie tutaj z dumą mówię, że to też nasze działanie. Tak jest. Dzięki. Teraz Justyna, zapraszam Ciebie. Dwa słowa powiedz proszę o szkole, ale też o tych jej przestrzeniach, ale też o tych innych w związku z eduprzestrzeniami. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja tutaj nadaję do Państwa z Wodzisławia Śląskiego, szkoła podstawowa numer 1. To jest szkoła, która jest w centrum Starego Miasta, budynek z lat 70., taka tysiąclatka, czterokondygnacyjna, duży budynek, w którym przez lata oprócz naszej szkoły, czyli oprócz szkoły podstawowej, funkcjonowały też różne inne szkoły, bo przez jakiś czas była tutaj i szkoła medyczna, dlatego większość starszych mieszkańców miasta mówi, że idą do medyka, a nie do jedynki. I funkcjonowało liceum i przez wiele lat byliśmy zespołem szkół razem z gimnazjum. Obecnie jest to tylko szkoła podstawowa, 16 oddziałów teraz mamy.
Szkoła, tak jak powiedziałam, jest duża. Ja mam ponad 30 sal lekcyjnych, więc mam co robić i jakby tej roboty dotyczącej przestrzeni i aranżacji na pewno mi nie braknie. Do tego jeszcze duża aula, duża sala gimnastyczna, przestrzeń wokół, więc naprawdę mamy tego sporo. Co jest dla mnie istotne? Dla mnie przestrzenie zawsze były ważne. I tak jak tutaj już moje przedmówczynie wspomniały, na pewno mamy takie pewne ogólne zasady dotyczące przestrzeni, które są istotne dla każdego. Badania naukowe pokazują nam, że przestrzeń ma na nas wpływ, tak? Dlatego każdy z nas, aranżując swoją przestrzeń, swój dom, nie wiem, dzieciaki swoje pokoje, stara się je zrobić tak, żeby czuć się w nich dobrze. I dokładnie ta sama zasada powinna działać w szkole. Czyli powinny być zaaranżowane tak, żeby te miejsca, w których dzieci przebywają, w których nauczyciele przebywają, czy w których przebywa dyrektor, czy sekretariat, żeby to były przestrzenie, w których czujemy się dobrze. Ja swego czasu sprawdzałam, czy są badania, które mówią o tym, że przestrzeń ma wpływ na skuteczność uczenia się. Więc nie znalazłam badań, które wprost by mówiły, że to od przestrzeni zależy, jak się nauczymy, czy to uczenie będzie skuteczne. Natomiast jeżeli popatrzymy na badania profesora Hatiego, to on wskazuje takie czynniki, które są rzeczywiście najbardziej skuteczne, jeżeli chodzi o uczenie się. I wśród tych czynników mamy zarówno pracę taką projektową, rozwiązywanie problemów, informację zwrotną i relacje. To są te czynniki, które najbardziej wpływają. Ale już teraz na te czynniki możemy zbudować przestrzeń. Czyli żeby doszło do pracy projektowej, możemy ułożyć w ten sposób ławki, żeby uczniowie widzieli się nawzajem, a nie tylko widzieli swoje plecy. Tak? Żeby zbudować relacje, możemy przygotować w szkole te miejsca, gdzie do nawiązywania tych relacji może tutaj dochodzić. Ponieważ ja nie mam możliwości przerzucania prezentacji, jakbyś mógł pokazać ten slajd, gdzie jest taki kolaż z właśnie już. Mojej szkoły. To też mi będzie... To ten? Ten kolaż, proszę Państwa, to jest jednocześnie zdjęcie... Tak, nie wiem, czy coś się dzieje z dźwiękiem. Też jest na Edu przestrzeniach. Pozwać się do okej. Okay. A, dobrze. Na kolaż to zruszę skoro tak. Czy teraz ma dobrze? Teraz troszkę lepiej. Czy słychać dźwięk? Proponuję, że jak będziesz mówić, to może wyłącz dobrze. Kamerkę, to wtedy łącze mniej się obciąży. Okej. Okay. Teraz słychać mnie dobrze? Tak, słychać. Mam nadzieję, że mnie słychać. Więc to jest to zdjęcie, które jest na Edu przestrzeniach, gdzie, tak jak powiedziałam, próbuję pokazywać te dobre praktyki. Są szkoły, do których jestem zapraszana, są szkoły, które przesyłają mi swoje zdjęcia, opisują, w jaki sposób dochodzi do zmian. Natomiast to, co dla mnie było istotne i to, co ciągle jest istotne, to co też dziewczyny mówiły, czyli taka aranżacja przestrzeni, która będzie wpływała na brak przebodźcowania, którego wszyscy doświadczamy, a dzieci szczególnie, więc tutaj kolory mają znaczenie i łączenie tych kolorów również ma znaczenie i my tutaj wiemy, jak działają kolory ciepłe, jak działają kolory zimne, więc taka też wiedza jest istotna. To, żeby mobilne były te sale, bo to również ma znaczenie dla edukacji, żeby były takie miejsca, w których można usiąść, porozmawiać, odpocząć, żeby oświetlenie czy dźwięki również były przyjazne i tutaj rzeczywiście nasze szkoły mają bardzo długą drogę, dlatego że w szkołach jest ogromny hałas. My doświadczyliśmy od 5 lat, 5 lat temu wyłączyliśmy dzwonek, więc doświadczamy, że jest lepiej, ale jednak ten hałas jest duży, te budynki szczególnie z PRL-u nie są do tego przystosowane, nie są wygłuszone dobrze, ale tutaj już część dyrektorów znajduje na to środki, żeby właśnie takie panele wygłuszające, wyciszające również w budynkach instalować, ale też takie miejsca, które, tak jak Agnieszka powiedziała, w których można realizować zarówno zajęcia rozwijające pasje,
ale też zajęcia projektowe, czy zajęcia interdyscyplinarne, czy zajęcia w ramach innowacji. My również w naszej szkole mamy pracownię kulinarną, nasze z kulinarium, czy teraz niedawno otwartą pracownię krawiecką, więc to są też takie miejsca, które pozwalają się dzieciakom rozwijać inaczej. Jasne. Bardzo Ci dziękuję, Justyna. A teraz przechodzimy do następnego wątku, bo istotne jest czerpanie inspiracji. Tak przynajmniej mi się wydawało. W momencie, kiedy rozmawialiśmy o webinarze, zadałem takie pytanie o to, z jakich ekspertów korzystały koleżanki, ale wyszło nam na to, że tu chyba nie chodzi o ekspertów, nie chodzi o specjalistów, ale to może już nie będę Was wyręczał i poproszę Agnieszkę Ćwik. Jak to jest z tymi inspiracjami? Skąd one się wzięły? No tutaj w moim przypadku to inspiracje łączą się jednak też z ekspertami, bo tu właśnie chciałam powiedzieć o tym pilotażu Szkoła dla Innowatora. My mieliśmy to szczęście, że zostaliśmy wybrani do realizacji takiego ogromnego projektu, w którym brał udział 20 szkół z całej Polski. My tam właśnie dostaliśmy takie wsparcie eksperckie, jeśli chodzi o właśnie przestrzeń, o rearanżację przestrzeni i też pieniądze na tą rearanżację. I także tutaj pojechaliśmy z wizytą studyjną do Radowa Małego, no i tamtymi przestrzeniami się zachłysnęliśmy. Oczywiście nie było możliwe przeniesienie tego tak jeden do jeden, my to dostosowaliśmy do swoich możliwości, do swoich małych, niewielkich przestrzeni, ale jakbyś tutaj Przemku mógł pokazać też taką hamakownię, jest chyba na dole, może ja spróbuję hamaczki, tak. O właśnie, tak. To jest też inspiracja Radowem. Bardzo chciałam mieć taką salę do uważności, do zajęć z uważności, do takiego wyciszenia. Ta sala też jest, ona też na co dzień jest stołówką, ale jest otwarta cały czas i tam dzieciaki mogą sobie przyjść na przerwach i bujać się w tych hamaczkach. Oprócz tego nauczyciele jest dostępna, mogą sobie w każdej chwili, jeśli zaplanują sobie takie wyciszanie, to mogą sobie tam iść. Te poduchy też świetnie zdają egzamin, bo je można wziąć za rączkę, przenieść w dowolne miejsce, rozłożyć, także to taka jest inspiracja właśnie Radowem Małym. Ale też myślę, że tutaj pewnie moje koleżanki też o tym powiedzą, tutaj inspirujące jest też to, co mówią dzieci, bo one też komunikują, tylko tego trzeba słuchać dobrze i wsłuchać się w to, co oni mówią, czego oni potrzebują, a oni mówią właśnie, że chcieliby mieć, nie wiem, taką przestrzeń do posiedzenia sobie na przerwie, żeby nie było tam wokół dorosłych. Tutaj też jest kwestia oczywiście zaufania, czy właśnie jak spędzić sobie czas wolny. Także tutaj myśmy zaczęli właśnie Szkołą dla Innowatora, a to po prostu te zmiany ruszyły jak taka kula śnieżna. I tutaj ja chciałabym w tym momencie, jeśli mi pozwolicie, to zachęcić, bo kiedy my ustawiliśmy kolorowe kanapy na korytarzach, chociaż te przestrzenie takie ciasne się wydawały, to te kanapy taką fajną robotę zrobiły, jak widzieliśmy wszyscy, jak to zostało odebrane przez całą społeczność szkolną, to byliśmy w szoku. Niewielka zmiana, prosta, wydawałoby się, bo przecież ustawić kolorowe kanapki na korytarzu to nie jest takie trudne, a efekt jest naprawdę, proponuję spróbować i poobserwować, co się będzie działo, kto jeszcze nie ma takich przestrzeni wspólnych dla dzieci, gdzie one mogą, myśmy też te przestrzenie tak organizowali, żeby te kanapy były ustawione do siebie, tak? Żeby dwie kanapy były ustawione do siebie, żeby dzieci mogły rozmawiać ze sobą, a nie po prostu jak w poczekalni, prawda? Takie pod ścianą kanapy czy też ławki. Tutaj było ważne to, chociaż zdarzało się tak, że mieliśmy te kanapy tak ustawione, a ponieważ mamy wąsko, to była taka pokusa, żeby je pod ścianę, te kanapy, ale właśnie tutaj ja tego stałam na straży, że te kanapy pomiędzy nimi stolik oraz wyłożone różnego typu gry
muszą właśnie być tak do siebie, tak jak w kawiarni. Także zaczęliśmy szkołę, o właśnie. Czy to właśnie, są te kanapy? Tak. W międzyczasie znalazłem. Tak. I jeszcze tutaj też powiem właśnie, że jak wrzuciliśmy zdjęcia na nasz profil szkoły, to po prostu my już o 7 rano mieliśmy kupę dzieciaków, ponieważ one po prostu biegły, żeby posiedzieć na tych kanapach i one są do tej pory okupowane. I co jeszcze jest ważne, tu na tych kanapach dzieci się mieszają, one nawiązują relacje międzyklasowe. One nie kiszą się tylko, że tak powiem troszkę kolokwialnie, we własnym gronie, we własnej klasie, tylko właśnie tutaj nawiązują się różne rozmowy, relacje między innymi też dziećmi z innych klas. Okej, dziękuję. Justyna, a jak u ciebie? Skąd to się wzięło? To ciebie jeszcze zapytam o inspirację do tego, czemu pokazywać nie tylko twoją, ale też innych szkoły na Facebooku. Dlaczego pokazywać nie tylko moją? Dlatego, że ja nie mam takiego chyba przywiązania, że moje musi być na wierzchu i moje jest najlepsze. Absolutnie nie. Bardzo się cieszę, kiedy inne szkoły, i to zarówno w Wodzisławiu Śląskim, ale też w całej Polsce się zmieniają, bo gdzieś tam czuję, że jest to dla nas wszystkich ważne. Dlatego przestrzenie... Jednak kłopot z dźwiękiem mamy. Z moich znajomych, nauczycielek powiedziała, słuchaj, a dlaczego robisz tyle przedmiotów, dlaczego tego nie pokażesz? Więc tam był taki impuls, zaczęło się jesienią, teraz właśnie profil już ma 1000 obserwujących, więc też mnie to bardzo, bardzo cieszy, bo widzę, że te przestrzenie rzeczywiście w całej Polsce, tak krok po kroku, czasami to jest jedna sala, czasami dwie sale, czy jakiś zakątek w korytarzu, że to się zmienia. Także dla mnie to jest mega ważne. I tak jak ja szukam inspiracji u innych, tak samo chciałam, żeby inni znaleźli inspirację u siebie nawzajem, tak? Że może ktoś coś podpatrzy u mnie. Fantastyczne było pokazać pracownię, zieloną pracownię od nas ze szkoły numer 9, nowa zielona pracownia z takimi wiecznikami, które oni pozyskali z jakiegoś leśnika. Jednak słabo słychać, Justyna. Ja poproszę Agnieszkę. Halo, halo. Tak? Tak? Ja poproszę może Agnieszkę, a jak ty jeszcze spojrzysz, może się uda znaleźć jakieś miejsce, gdzie ten zasięg jest lepszy, bo podzielę się z Państwą taką informacją, okay, że Justyna walczy z internetem i korzysta z telefonu, ponieważ ten stały odmówił posłuszeństwa. Więc mam nadzieję, że Justyna jeszcze znajdzie lepsze miejsce z lepszym łączem. A teraz Agnieszko, poproszę ciebie. Rozmawiamy o inspiracjach. Ja wspominałam, że tym dyrektorem, w cudzysłowie, to już jestem takim starym dyrektorem. I inspirowałam się przez wiele, wiele lat innymi szkołami, najzwyklej w świecie. Często wyjeżdżaliśmy w ramach programów unijnych. Na początku to był Sokrates, potem Comenius, potem Comenius Regio nawet i Erasmus. Szanowni Państwo, jest takie zdjęcie i chciałabym, żebyś pokazał, Przemku, takiej pracowni. One następne. Właśnie. Okej, super. Bo inspiracje przychodzą ze szkół, które są no, takie wymarzone i wyśnione. I inspiracje przychodzą ze szkół, które borykają się z trudnościami, z problemami. Podglądałam właśnie takie miejsca, które przychodziła do mnie taka myśl wówczas, jak ci nauczyciele sobie radzą i jak świetnie, że są kreatywni, bo to są kraje, które wcale nie są w tej czołówce najlepiej stojących. I tak sobie właśnie myślę i wam tego też życzę, żebyście inspirowali się właśnie szkołami, które nie wyglądają najlepiej, ale mają coś małego i szkołami, które rzeczywiście są no w ogóle nie do pomyślenia, że może taka szkoła w ogóle istnieć. To zdjęcie, które macie tutaj, to jest szkoła w Finlandii. I z tej szkoły to, co przywiosłam i co zastosowałam w mojej szkole i odnoszę się teraz też do zapisu na czacie. Rzeczywiście
momencie kontroli, zwłaszcza straży pożarnej, mamy problem z przedmiotami, które są łatwo palne i na korytarzach absolutnie nie może być nic, co powodowałoby, że ten pożar by się rozprzestrzeniał. Więc jeśli kiedykolwiek będziecie mieć możliwość dodatkowych środków, bo są duże pieniądze, to inwestujcie w sprzęt, który rzeczywiście ma odpowiedni certyfikat. Przywiozłam z Finlandii kanapy, które mają te wysokie boki. To są kanapy uwielbiane przez młodzież, przez dzieci, które mogą się po prostu schować za tą kanapą i się wyciszyć, bo to, co mówiła Justynka, w tych szkołach jest bardzo głośno i w takim miejscu trochę jest lepiej, te dźwięki nie dochodzą. Kanapy zwykłe oczywiście też mamy bez tych oparć, ale to są kanapy, i tu odnoszę się do tego czatu, które właśnie łatwo się zmywa. Natomiast mamy też, i to ciekawostka i inspiracja, specjalne krzesła w niektórych salach lekcyjnych. W szkole w Stethampton w Anglii podpatrzyłam fotel drewniany, zrobiony, wykonany przez artystę regionalnego. To był taki fotel, na którym mogło usiąść dziecko w nagrodę. Mogło usiąść dziecko, które czytało na głos innym dzieciom, które przygotowało na przykład coś i mogło zaprezentować i przeczytać. I w naszych klasach, w klasach 1-3, mamy takie krzesła, które wykonane są przez uczniów. Takie stare krzesła ze strychu ściągnęliśmy. Dzieci je czyściły tymi swoimi małymi rączkami, bo mówię o klasach edukacji wczesnoszkolnej. Oczywiście daliśmy je do obszycia już specjalistom, natomiast kolory wybierały dzieci i jest to taki element, który można zrobić w każdej szkole. I zdjęcie zrobione uczniowi w nagrodę za coś, co jest dla niego sukcesem, przekazane później rodzicom albo też na grupie szkolnej, klasowej, no też jest takim elementem, który inspiruje dzieci, bo to też o to chodzi. Także projekty unijne z różnych szkół. I teraz chciałam wam powiedzieć, że ja się inspiruję bardzo szkołami polskimi. Mamy szkoły, rzeczywiście pisaliście tutaj o Adasiu. Ja tam nie byłam, natomiast Adama znam ze względu na jeden z projektów, który realizowaliśmy i widziałam jego przestrzenie. I są fantastyczne i on się na tym zna. Z pewnością tam kiedyś pojadę. Natomiast znam szkoły, które poznałam teraz w kilku projektach. I te przestrzenie są po prostu fantastyczne i każda jest inna. Nie ma jednakowej szkoły, bo też nie ma jednakowej wymiarowej sali i nie ma jednakowo patrzących na świat ludzi. Także inspiruję się przede wszystkim tymi miejscami, które zobaczyłam, aczkolwiek mówiłyśmy też ze Stynką tutaj o Pinterestie, tutaj ktoś o Wordwallu, czyli jak gdzieś coś zamieszczacie, jej edu przestrzeniami też się inspiruje. Także to tyle chyba. Okej, dziękuję bardzo. Czyli rozumiem, że jednak eksperci się czasem przydadzą, ale tymi ekspertami często są po prostu koleżanki i koledzy, dyrektorki, dyrektorzy. Nauczyciele. A czasami nauczyciele też. Dziękuję. No ale taki wątek, na który chcę zwrócić uwagę, to jest kwestia tego, jak przejść od pragnienia, żeby mieć ładną szkołę, do działania w tym obszarze i też trochę chcę was zapytać o wasze doświadczenie. Czy był taki moment albo czy był taki czynnik, który w jakimś momencie spowodował, że uznałyście, że no to trzeba działać, trzeba robić, trzeba kupić, trzeba zaplanować, oprócz jakby godzenia się z tym, że ta rzeczywistość wygląda tak, jak wygląda. Jak przejść od marzeń do działania? Takie pytanie. Może Agnieszkę Ćwik poproszę. No właśnie, to chyba tak już troszkę zostało zawarte w tym twoim pytaniu. Trzeba po prostu działać, rozglądać się i działać, bo wszystko jest możliwe. Tutaj naprawdę mogą być takie rozwiązania troszkę mniej budżetowe, więcej, które kosztują więcej, ale też myślę, że
Tutaj trzeba wziąć pod uwagę też takie zasoby kadrowe, jakie się ma, bo można stworzyć przepiękne pracownie, prawda, doskonale wyposażone, a jeżeli nie będziemy mieć nauczyciela, takiego pasjonaty, który się tam pięknie odnajdzie w tej pracowni, no to ta pracownia będzie tak sobie po prostu tylko stała, będzie pięknie wyposażona. Ja właśnie tak w szkole, jak myślałam nad zmianami, to właśnie brałam pod uwagę to, jakich mam nauczycieli, czym oni się interesują i troszkę pod nich właśnie planowałam przestrzenie i tutaj tak, to można powiedzieć, że moje marzenie, a potem już ich działanie, bo oni już kontynuowali jakby dalszą tutaj aranżację tych swoich przestrzeni, które otrzymali w opiece. Mam właśnie tą manufakturę smaku, mam pracownię uważności, mam pracownię robotyki i to też właśnie tak nauczyciel robotyki, który uczy, no to pasjonat klocków Lego, robotów i tak dalej. To on po prostu ciągnie to dalej. Tak samo pani, która jest opiekunką pracowni kuchennej, no to ona, ja jej oczywiście pomagam zdobywać środki, żeby ta kuchnia funkcjonowała, ale o tym też jeszcze później będzie. Natomiast ona już po prostu, no ona jest opiekunką tej pracowni i ona tam sobie działa. Tak tutaj marzenia, a potem od marzeń do działania jest krótka droga. Krótka droga, ale rozumiem, że ważne jest to, żeby byli wokół ciebie też ludzie, tak, którzy dają coś w rodzaju gwarancji na to, że to wykorzystają. I rozumiem, tak, że to właśnie ułatwia te decyzje. Okej. Okay. Agnieszka, a ty? Agnieszka Pilch? Czy był taki czynnik? Czy jesteś w stanie go zidentyfikować? To nie są tylko moje marzenia, to są też marzenia ludzi, z którymi współpracuję. I to też o tym trzeba pamiętać. Ja mam taką kadrę, że w większości, bo nie wszyscy oczywiście, ale w większości są to ludzie, którzy wiedzą, czego chcą. I jak już się ma taki zasób, taką energię, to jest blisko do działania. Poza tym to działanie wynika z potrzeb. Bo jeśli uczniowie mówią, że jest takie fajne miejsce gdzieś na zewnątrz, ale nie mają jakby... Nie mają tam specjalnych ławek czy jakichś foteli, w których mogliby się dobrze czuć, to ja sobie mówię, no to wymyślcie coś, zróbcie jakiś projekt. I tutaj też był projekt CCO z edukacji globalnej, ale też z Nowej Ery braliśmy udział i to młodzież zrobiła meble z palet. Bo jeżeli oni wiedzieli, że oni chcą i że potrzebują, to ja zrobię wszystko, żeby im jakikolwiek sposób pomóc i tak też właśnie jest, tak? Czyli to jest tak, że ja reaguję na potrzeby, bo może nawet to nie są jakby marzenia, tylko niezaspokojone potrzeby. To jest taka ciekawostka, chcę się nią podzielić, ponieważ uczniowie sami projektowali te meble i w ogóle myśleli, że w grupach oczywiście pracowali, jedna z grup myślała, że wykona taki kosz na zabawki dla przedszkolaków, bo przy piaskownicy był kłopot z tym, że one wszędzie się walały, potocznie mówiąc, a w momencie, kiedy zaczęli skręcać, wyszedł im stół. Zabawny stół nam służy, jest bardzo solidny. No było dużo śmiechu, także taka energia ludzi, potrzeba, którą zauważyłam, jechaliśmy na zawody sportowe i moi uczniowie mieli kłopot ze skokiem w dal. Jak mają skakać w dal, jak nie mają skoczni w dal? Ja zrobiłam wszystko, żeby ta skocznia w dal była i jest. Potrzeba taka bycia w dobrym kontakcie z naturą i z przyrodą. I stworzyliśmy ogródek ekologiczny, który mogą kopać, grzebać w ziemi, sadzić, podglądać, hodować. Także te marzenia tak naprawdę nie są u mnie marzeniami. To wszystko są potrzeby. Okej. Okay. No i rozumiem, że spojrzenie w oczy kogoś, kto taką potrzebę ma, jest czynnikiem, który sprzyja decyzji, żeby to jednak zrobić. Justyna, widzę, że już masz stałe łącze. Mam stałe łącze, mam nadzieję, że mnie słychać. Tak, słychać cię doskonale, widać też. Świetnie, nie wiem w którym momencie... Jesteśmy przy znaczy, ja wiem, w którym momencie jesteśmy, nie wiem w którym momencie byłam słyszalna poprzednio, bo ja was doskonale cały czas słyszałam i nie wiedziałam, że tak mówię w eter, ale cieszę się, że jestem.
Wiecie co, no, jak przejść do działania? Ja tutaj się nie zastanawiałam nad tym, jak przejść do działania, po prostu zaczęłam działać i działałam nie tylko jako dyrektor, ale wcześniej już jako nauczyciel, bo tak jak mówiłam, dla mnie ta przestrzeń zawsze była ważna, więc żeby dobrze się czuć w swojej sali, a jako polonistka miałam taką możliwość mieć tę swoją salę, to tę swoją salę już oswajałam na swój własny sposób i robiłam to nie sama, ale robiłam to z uczniami, jeszcze z gimnazjalistami, że właśnie malowaliśmy szafy, czy malowaliśmy stare korkowe tablice na kolor błękitny, pamiętam to dzisiaj, bo wymyśliliśmy sobie, że chcemy właśnie tak niebiesko-błękitnie mieć jak w niebie. Także tutaj te działania dla mnie po prostu są czymś naturalnym. Problemem teraz jest kwestia tego, co w następnej kolejności i skąd wziąć na to środki. Okej, okay. To o środkach za chwilkę powiemy. Nie wiem, nie czy, wiem czy jest mamy to... Przemka. Halo, halo, jestem, o, jestem. To zdjęcie jest moje, Przemku, bo chciałeś zapytać, tak? O to no zdjęcie. Właśnie, tak, bo pomyślałem sobie jeszcze o takim źródle działania, polegającym na tym, żeby po prostu pozwolić działać. Rozumiem, że to jest taki akt, w którym ktoś skorzystał z możliwości, żeby zrobić to, co chce zrobić. Tak, albo to jest co mu się podoba. Absolwentka naszej szkoły razem z mamą. Mhm. Wiecie, to jest takie ważne, żeby dać dzieciom, bo to też mówię o moich uczniach i też nauczycielach. Ja też mówię dzieci jako, myślę o swoich nauczycieli czy nauczycielach, dać im taką autonomię i wolność, ponieważ to miejsce jest miejscem właśnie tego wyciszenia i spokoju. Ja zapytałam mamę z córką, czy nie chciałyby nam podarować trochę swojego talentu. Pytały się mnie, jak ja sobie to wyobrażam. Ja mówię, że sobie tego nie wyobrażam. Po prostu tak myślę, że może jakieś drzewo. Okay. Natomiast wyszła no, wspaniały mural, on cały jest cudowny. Zresztą w Edu Przestrzeniach Justynka też to pokazuje. Ja też gdzieś to zamieściłam. Także dać sposobność ludziom, których mamy wokół, na to, żeby się wykazali. A oni, jeśli są wspomnienia związane z tą szkołą, to z pewnością no nie odmówią, tak? Także tutaj taka autonomia wręcz osób, które przyszły z zewnątrz. Czyli zrobić przestrzeń na tę sprawczość. Czasem tak. Jeżeli prostu. Ja jeszcze, Przemku, mogę. Zapraszam. Bo poprzednie pytanie dotyczyło też inspiracji. Ja bym chciała jeszcze zwrócić tak. uwagę na dwie książki, bo mówiliśmy o blogach, o Pinterestie, o tych stronach. Ale też książka Ewy Radanowicz W szkole wcale nie chodzi o szkołę oraz książka Jakuba Tylmana dotycząca kolorowania przestrzeni szkolnych to też dobre inspiracje. Natomiast to, o czym teraz mówi Agnieszka, ja tutaj też pozwoliłam sobie dołączyć dwa takie slajdy. Jeden to jest slajd naszej szkolnej szatni, o którym wam opowiadałam. Szatni, na której w ścianach się znajdowały no, nieciekawe napisy i rysunki. I tutaj rozmowa z dziewczętami, które z tej szatni korzystają i pytanie, co z tym możemy zrobić i ich propozycja, ich zakup farb, ich projekt i ich wykonawstwo. Także szatnia teraz właśnie wygląda w ten sposób. Ale też drugi slajd chciałam pokazać, gdzie zaangażowała się mama. To jest zdjęcie przed i po. Slajd numer 20, nie wiem, u mnie nie wchodzi, nie wiem, może u was wchodzi. Jest gdzie widoczny. Po prostu rodzic, który widzi możliwości i wykorzystuje swój talent, tak jak u Agnieszki, tutaj absolwentka ze swoją mamą i też dają coś od siebie. To jest ważne, żeby właśnie taką przestrzeń dać. Ja tylko sprawdzę gwoli techniki, to ty nie widzisz tego slajdu z dwoma zdjęciami, a o nim mówiłaś. To jest taki slajd z dwoma, ze ścianą i zmienionymi meblami. Tak, Justyna? O, chyba Justyna nas nie słyszy. No ale dobrze. Chyba tak, bo to jest przed i po, tak jakby. Ale to chyba samo, tak, samo przed i po. Miejsce, wygląda, tak. Że, wygląda, że to.
Dobrze, czyli przygód ciąg dalszy, ale przechodzimy do kolejnego wątku, który już tutaj się zaznaczył. Czy ja jestem słyszalny z kolei, bo rozumiem, że Justyna mnie nie słyszy, ale widzę, że Agnieszka kiwa głową, czyli przynajmniej Agnieszka mnie słyszy. To chciałbym przejść do tego wątku finansowego, czyli skąd wziąć pieniądze na te rozmaite rzeczy. I tutaj już wspominaliśmy w kilku momentach o projektach, które czasami przewidywały na to środki w tych działaniach związanych z programach CO-owych również czasami są, no ale jakby zobaczmy to w szczegółach. Jak to u Was było? Agnieszka Ćwik. Tak, skąd, myśmy zaczęli... Skąd środki? Myśmy zaczęli właśnie od rearanżacji przestrzeni i otrzymaliśmy środki w szkole dla innowatora. Ale ponieważ my jesteśmy małą szkołą i ten budżet, którym ja dysponuję, ja to tak nazywam trochę budżet przetrwania, bo to jest tylko po to, żeby po prostu szkoła funkcjonowała, musiałam poszukać różnych innych źródeł. I takim znakomitym, do którego też zachęcam, jest właśnie założenie stowarzyszenia przy szkole. My mamy założone Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły, Zadbajmy o Kamienicę. Nazwa została nam z jednego z projektów, które realizowaliśmy też w ramach Szkoły dla Innowatora. To była taka olimpiada ze zwolnionymi z teorii i tam dzieciaki właśnie miały projekt Zadbajmy o Kamienicę. I myśmy tą nazwę sobie już jakby ona przeszła na kolejne działania. Mamy teraz stowarzyszenie i ja pozyskuję środki po prostu w ramach tego stowarzyszenia z różnych projektów, grantów, konkursów. Można poszukać takich programów przy Urzędzie Marszałkowskim. Nie wiem, jak to jest w innych województwach, ale u nas w województwie opolskim są takie projekty dla wiejskich szkół, między innymi Opolska Wieś Przyszłości, Wieś Dzieciom. Ja z tego projektu już dwukrotnie otrzymałam pieniądze. Są też projekty na murale, na różne działania projektowe i także tutaj jakby taka wiata drewniana jest też na zdjęciu, Przemku, wiata oraz tak, też już się tak, jakbyś tutaj mógł przejść. Właśnie, to jest, tutaj też mamy mural, też mamy, oczywiście możemy się pochwalić muralem. Tutaj dostaliśmy z BOŚ Banku pieniądze na ekomural. Projekt wykonali uczniowie i zrealizowała go cała społeczność, bo tutaj ten mural, on troszeczkę jest przysłonięty, bo chciałam wyeksponować wiatę, ale ten mural też wykonany był właśnie przez całą społeczność i nauczycieli, i pracowników, i uczniów. Natomiast ta piękna wiata, która nam służy za klasę pod chmurką, to już ten wątek klasy pod chmurką też widziałam na czacie, sfinansowała nam Rada Sołecka, czyli z funduszy sołeckich. Oczywiście jeszcze my też pozyskujemy pieniądze wraz z Radą Rodziców, czyli my, mówię o nauczycielach, tak ja jako dyrektor, nauczyciele, organizujemy wspólne przedsięwzięcia jak festyny, jak jarmarki bożonarodzeniowe i wielkanocne i tam ze sprzedaży różnego typu ozdób czy też jakichś kulinariów zbieramy pieniążki i na przykład leżaki sfinansowała nam Rada Rodziców. Także tutaj naprawdę tych źródeł jest dookoła bardzo dużo. I jeśli chodzi, tak jeszcze wrócę tutaj do tej naszej kuchni, bo ja na początku też się obawiałam, jak tą kuchnię projektowaliśmy, planowaliśmy, skąd potem środki na to, żeby ta kuchnia działała, bo kuchnia to nie tylko, prawda, nie meble, tylko tam potrzebne środki czystości, ścierki i produkty spożywcze, skąd na to pieniądze? No to właśnie z projektów. Obecnie realizujemy
projekt Kamienica Unią Europejską się zachwyca, tu też dostaliśmy pieniądze i na działania takie związane z bioróżnorodnością, takie ekologiczne działania, ale z tych projektów zawsze nam zostanie, bo tam jest też taka działka, że można przeznaczyć na doposażenie w dodatkowy sprzęt kuchenny, czy też właśnie jakieś środki czystości. Zawsze z tych projektów coś nam zostaje. Też nam tutaj w tej kuchni widać z tyłu robot kuchenny sprezentował nam rodzic, ponieważ też mu bardzo się to podobało, że dzieciaki mogą gotować, działać, uczyć się w działaniu i po prostu podarował szkole robota kuchennego. Okej, czyli rozumiem, że aktywność pojedynczych osób też ma tutaj znaczenie, środki tego rodzaju jak środki sołeckie, ale jako pierwsze wymieniłaś to stowarzyszenie. Czyli posiadanie organizacji pozarządowej, która mogłaby aplikować o środki, które głównie dla takich podmiotów są kierowane. Okej, dziękuję. To drugą Agnieszkę poproszę, Agnieszko Pilch. Teraz skąd bierzesz pieniądze? Od razu powiem, że nie mamy stowarzyszenia, ale zawsze składamy wnioski w różnych projektach, które są dedykowane jednostkom samorządowym. Przepraszam. Korzystamy z funduszy, które są rzeczywiście bardzo duże, bo Europejski Fundusz Społeczny i te projekty piszemy i składamy i rozliczamy. I zachęcam, żeby się Państwo, jeśli nie robiliście tego, to żeby się nie bać, bo wszystko się da zrobić. Jest dużo pracy, natomiast można pozyskać takie środki, ale też korzystamy z małych grantów. Fundacji PKOB, z BOŚ-u właśnie, z BGK i tu a propos Centrum Edukacji Obywatelskiej, to mieliśmy taki projekt obywatelski, właśnie tam uzyskaliśmy trochę środków, ale to też był Fundusz Wyszehradzki, czy te wszystkie Erasmusy, gdzie można jakąś część środków pozbierać i wykorzystać na przestrzenie. Pewnie łatwiej jest nam na wsi ze względu na ten fundusz sołecki, ale też są fundusze miejskie, pewnie gdzieś można się postarać i taką altanę jedną mamy z funduszu sołeckiego, a drugą altanę mniejszą mamy właśnie z fundacji PKOBP, czyli trzeba by się rozglądać. Lotto ma też fundację i można składać wnioski. Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności też korzystaliśmy swego czasu. To też nasz sponsor. Tak, to jest też wasz sponsor. Nie wiem, na pewno o czymś zapomniałam, natomiast też korzystam z organizacji, które są gdzieś blisko i Ochotnicza Straż Pożarna, która realizowała super projekt ekologiczny, wspomogła nas i mamy pewne elementy w naszym ogrodzie ekologicznym, które właśnie zamontowano z ich projektu. Napisali, że chętnie to, że tak powiem, użyczą szkole i jak najbardziej korzystamy z tego. Czyli trzeba korzystać z zasobów na pewno środowiska, rady rodziców, oczywiście pikników różnych, które też przynoszą środki finansowe. Ja myślę, że to tyle. No oczywiście sponsorzy, to też nie zapominajmy, że nie jest to może najfajniejsze, kiedy ja piszę pisma i proszę, natomiast cały czas gdzieś wewnątrz siebie mam, że jest to odpowiedź na potrzebę, którą może zaspokoję, jeśli jakaś duża firma, która jest gdzieś tutaj, blisko nas, zauważy, że to ma przełożenie na przyszłość. Także piszę takie pisma i są też środki od sponsorów, które wykorzystujemy właśnie w przestrzeniach. Takie poduszki, które możemy prać, bo my nie mamy leżaków, ale mamy skrzynki drewniane, które mogą dzieciaki wyciągać i te poduszki też uszyła nam firma, która szyje kołderki różne, tak? To można prać, więc nie ma jakby obaw, że to jest niehigieniczne czy jakieś niewskazane dla szkół. Szukamy środków wszędzie. No rozumiem, czyli w każdym razie rozumiem, że masz też doświadczenie takiego poszukiwania pieniędzy polegającego na tym, że zwróciłaś się do konkretnego potencjalnego sponsora i dostaliście środki od niego. Tak, tak, mamy takie, to może tylko dodam, bo to o przestrzeniach nie jest, ale też z młodzieżą wyjeżdżamy na różne konferencje,
w których oni są jako przedsiębiorcy, uczą dorosłych, jest taki koderek w Warszawie i to są środki, które my pozyskujemy od sponsorów, tak? Oni nam, także to tak warto zacisnąć zęby i po prostu pisać. No i też pamiętajmy o tym, że ja wyślę 100 pism, a odpowie jedna osoba, nie? No tak, rozumiem, że nie trzeba się zniechęcać tym, że nie od wszystkich są odpowiedzi. Jest to trudne, natomiast warto, tak? No to, tak, ale też słyszę, że to jakoś chcę podkreślić, że jedna Agnieszka mówiła o stowarzyszeniu, które jest dobrym wehikułem do tego, żeby pozyskiwać środki, ale druga Agnieszka z kolei pozyskuje je za pośrednictwem samorządu albo bezpośrednio dla jednostki budżetowej, czyli taki sposób też jest możliwy. Justyna, jeszcze ty o pieniądzach. O pieniądzach. No myślę, że tutaj Agnieszki już bardzo dużo powiedziały. Nie chciałabym się powtarzać i mówić właśnie o różnego rodzaju projektach. Ja jednak zwrócę uwagę na organ prowadzący. Myślę, że jeżeli jest organ prowadzący, który jest skłonny współpracować w tym zakresie i który widzi wartość również w przestrzeniach, a ja mam to szczęście, że mam taki organ prowadzący, że ta reorganizacja przestrzeni jest również wpisana w naszą strategię rozwoju oświaty, to w tym momencie łatwiej ten organ prowadzący namówić do tego, żeby te środki, na miarę oczywiście możliwości, no bo to zawsze będzie mało i zawsze przydałoby się więcej, ale na miarę możliwości, żeby je znaleźć. Kiedy robiliśmy nasze pracownie z Laboratoriów Przyszłości, to wiadomo, że program dawał nam wyposażenie, ale to wyposażenie gdzieś trzeba postawić, jakąś pracownię kulinarną trzeba tam doprowadzić, nie wiem, wodę, instalacje i tak dalej, na to pieniędzy w programie nie było. Więc tutaj my w Wodzisławiu wszystkie szkoły spotkaliśmy się z bardzo takim pozytywnym odzewem organu prowadzącego, który te pieniądze dał, ale również poszliśmy w coś takiego, jeżeli chodzi o przestrzenie, jak wymiana przestrzeni. Czyli ja mam pracownię kulinarną, a na przykład inna szkoła ma studio nagrań, a jeszcze inna pracownię fotograficzną i nie ma żadnego problemu, żeby do mnie przyszli uczniowie z tamtej szkoły, czy przychodzą do mnie przedszkolaki gotować, a my chcemy nagrać piosenkę i idziemy do drugiej szkoły, do pracowni właśnie studia nagrań. Więc organ prowadzący to jedno, a druga rzecz to oprócz pieniędzy, czasami zamiast pieniędzy bardzo istotny jest wkład pracy. I ten wkład pracy mamy zarówno ze strony pracowników obsługi, czyli panów konserwatorów, pań sprzątających, ale też często nauczycieli, którzy coś przynoszą czy pomagają, oraz ze strony rodziców albo ze strony firm, które na przykład dają nam, czy wykonują meble i biorą pieniądze tylko za materiał, a już to ich wykonawstwo, ta ich praca jest po prostu ich wkładem w naszą społeczność. Także to jest też dla mnie ważne. Okej, dziękuję. No, odnotowuję jako ciekawy pomysł na taką spółdzielnię przestrzenną pomiędzy szkołami w ramach danego samorządu. Oczywiście tam, gdzie tych szkół jest więcej, ale ciekawa inicjatywa, która powoduje, że można się specjalizować trochę w tych przestrzeniach służących różnym celom. Dokładnie tak, tutaj jeszcze dodam, że my w Wodzisławiu mamy Oświatowe Centrum Nauki i Techniki, to są właśnie przestrzenie pracowni, które służą wszystkim szkołom i przedszkolom w mieście, w których odbywają się warsztaty, zajęcia popołudniowe i właśnie na taki dzień projektowy, czy na dzień po prostu z taką pracą w różnych przestrzeniach, nie wiem, w pracowni garncarskiej czy mechatronicznej, nasi uczniowie też tam chodzą, to jest też pewien pomysł na miasta mniej więcej takiej wielkości jak Wodzisław, gdzie rzeczywiście można to połączyć. No tak, przed chwilką mówiliśmy o tym, że takie wsparcie finansowe często bardziej się kojarzy ze szkołami wiejskimi i może to jest jakaś przewaga w zdobywaniu tych środków, ale z kolei te możliwości, które wynikają z tego, że szkoły są liczne i samorząd może finansować inicjatywy adresowane do wszystkich naraz w pewnym sensie, jak na przykład takie centrum, no to jest domena miejskich szkół z kolei. No dobrze, byliśmy przy pieniądzach, przy inspiracjach, przy pomysłach, przy przechodzeniu do działania, ale pora na wątek chyba jednak najważniejszy, czyli wątek ludzi, którzy to robią. Już o tym wspominaliście kilkakrotnie przy różnych okazjach, ale chciałbym tak wprost postawić to pytanie. Jak zaangażować ludzi, jak sprawić, przy czym jak mówię o ludziach, to mówię naprawdę o wszystkich,
czyli różnych osobach, które tworzą tą społeczność wokół szkoły, społeczność lokalną, a może też jakoś szerzej. Agnieszko, Agnieszko P., poproszę Ciebie. Ja sobie przypominam taką sytuację, kiedy to już może z 10 lat temu przyszła do mnie nauczycielka i mówiła, że może dobrze byłoby coś zrobić w pokoju nauczycielskim. Ja mówię, super, to zróbmy. Czyli pójście za nauczycielem, bo jeżeli pojawia się takie pytanie albo jakaś refleksja, to znaczy, że jest gdzieś potrzeba niezaspokojona. Autonomia nauczyciela ma ogromną wagę w takich sytuacjach. To jest w ogóle zdjęcie, które pokazujesz naszej świetlicy. Ja się naprawdę nie wtrącam w przestrzeń, którą aranżują sobie nauczyciele. Natomiast pomagam oczywiście pozyskać środki. Natomiast wracając do tej nauczycielki, wiedząc, jakim jest cudownym wychowawcą, jak potrafi przygarniać do siebie rodziców dosłownie, jaki ma z nimi święty kontakt, wiedziałam, że ten pokój nauczycielski będzie zrobiony. I to, wiecie, było zrobione, ponieważ rodzice stwierdzili, że tak, że właśnie nauczycielom należy się miejsce, w którym będą mogli odpocząć i będą się dobrze czuć. Więc to oni zasponsorowali farby, to oni przyszli i malowali. Pomagają też bardzo naklejki. Pamiętam, że wówczas też właśnie moja nauczycielka takie motywacyjne hasło powiesiła w pokoju nauczycielskim. I wiecie, to jest taki moment, kiedy też tworzą się przyjaźnie i relacje, ile było śmiechu i radości, kiedy te literki, ponieważ hasło było bardzo długie, przyklejano do ściany. Takie hasła motywacyjne mamy też na korytarzach. Nie jest ich dużo, bo też za dużo to, wiecie, to niezdrowo. I w takich pracach społecznych właśnie to tworzą się świetne relacje. Ja wykorzystuję umiejętności moich właśnie... I to, wiecie, to nie jest moja jakby zasługa, zaangażowanie ich. To jest tylko pójście za tym, co oni chcą zrobić, bo jeżeli ktoś jest zainteresowany ogrodem i wie, jak to robić, to to robi, tak? Czy jest to osoba, która się nazywa pomoc kuchenna i ma takie umiejętności. Mamy bardzo dużo roślin pozyskanych właśnie z projektów, o które trzeba dbać, przycinać, i to jest pan konserwator, który ma umiejętności tak zwanej złotej rączki, więc w zasadzie angażowany jest przy wszystkich projektach uczniowskich. I to taka jest prawda, że ja jestem obecna w takich działaniach, na zasadzie, że jestem, że się uśmiecham, że dziękuję. Absolutnie nie zlecam nikomu wykonania pracy, tylko tak naprawdę podążam za ich myślą. Tak sobie myślę, że ale to jest chyba podstawa w tej szkole, że oni mogą iść w tym kierunku, który uważają za słuszny, że mogą poczuć, że mają wpływ, a mają bardzo dużo, są dyrektorami w swoich obszarach pracy z pewnością. Także to jest taka moja recepta. No okej, rozumiem, czyli nie myślisz sobie jako o kimś, kto angażuje, tylko bardziej jako o kimś, kto tworzy warunki do tego, żeby inni ludzie mogli się angażować w to, w co chcą się zaangażować. No tak powiedziałeś pięknie, że wiesz, muszę sobie to przetłumaczyć. Okej, okay. No dobra, ale w każdym razie ty jesteś od tworzenia przestrzeni do tworzenia przestrzeni. Okej, okay, tak jest, tak, teraz zrozumiałam, dziękuję. Okej, dzięki. Agnieszka ci. Ja kupuję też, Agnieszko, to sformułowanie, że są dyrektorami w własnych pracowniach. Bardzo mi się to spodobało. Także sprzedam też w swojej szkole. Ja tutaj tak właśnie też jeszcze nawiązując do tego, co powiedziałaś o tym podążaniu za nauczycielem, to jeszcze też chciałam wam pokazać tutaj to drzewo nasze na placu. Przemku, jest takie drzewo. To jest też pomysł naszej właśnie nauczycielki. Drzewo na placu. Ono tak stało niefortunnie troszkę, bo w środku, na środku placu. No a pani wymyśliła, że żeby je tak pięknie ozdobić, te kwiaty to dzieciaki sadziły przy okazji zajęć interdyscyplinarnych związanych ze świętem ziemi.
no jak najpierw się pojawiły się te kwiaty na pniach, tam z tyłu troszeczkę tego nie widać, ale też jest tam pod tym drzewem, są wmurowane takie kamyczki, każde dziecko mogło ozdobić swój kamyk, pomalować i tam zostawić swoje imię, trochę tak pod ławką widać z drugiej strony. No i potem przyszedł jeszcze pomysł, aha, no to może jeszcze ławeczkę do tego. No i teraz jest to piękne miejsce, które też może służyć do nawiązywania relacji, czy to po lekcjach, też czasami dzieci zostają na placu, mamy boisko piękne, one sobie tam zostają po lekcjach, czy po prostu tak na przerwie, po prostu posiedzieć z rówieśnikami. A ja jeszcze tutaj też było takie zdjęcie w kuchni i też nawiązując do twojego pytania, to takim chyba motywem, o tak właśnie, tak, takim motorem, skąd tych ludzi wziąć, to są projekty, bo jak się zaprasza ludzi, różne stowarzyszenia albo, czy to tutaj mamy panie z koła gospodyń wiejskich, akurat przy zajęciach kulinarnych, ale też strażacy przy tych zajęciach kulinarnych też byli strażacy, bo oni nam tutaj zrobili całą tą stronę pomocy, co zrobić, kiedy się wydarzy jakieś oparzenie czy jakiś wypadek w kuchni, to co wtedy. Także tu już mamy, popatrzcie, dwie grupy społeczne, i panie z koła gospodyń i strażaków. Także projekt. I ci ludzie jak przychodzą do nas i widzą, że jest tak energetycznie, pozytywnie, że te dzieci działają, będąc raz, zapraszamy ich kolejny raz i oni chcą też przychodzić. Teraz ten projekt bioróżnorodności, to przychodzą znowu przedstawiciele zawodów, jest koło pszczelarskie, przyjdą do nas na zajęcia, także ci, którzy prowadzą gospodarstwa rolne duże, opowiedzieć, jak to wszystko wygląda z ich perspektywy. Także tutaj ja po prostu z moich obserwacji wynika, że jak ktoś raz przyjdzie i zobaczy, jak my tutaj działamy, to przyjdzie też drugi i trzeci raz. Okej, okay, bardzo dziękuję. Justyna, jeszcze ciebie chcę o to zapytać. Ja powiem jeszcze o włączaniu tutaj uczniów, jeżeli chodzi o projektowanie przestrzeni, czy ich zaangażowanie w przestrzeń. Ja się staram pytać uczniów, tak, o ich wyobrażenia, o to, co by chcieli. Zdarza się tak, że robimy na przykład konkurs. I tak było z naszą biblioteką szkolną, gdzie środki były pozyskane zarówno z 1%, z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa i z Rady Rodziców. I tam zrobiliśmy konkurs dla dzieci, moja wymarzona biblioteka, czy biblioteka marzeń, już teraz nie pamiętam tego tytułu. I na ten konkurs wpłynęły zarówno prace plastyczne, ale też makiety różnego rodzaju. I my z każdej pracy do tej biblioteki wzięliśmy coś. Czyli na jednej pracy był fotel, więc jest fotel w bibliotece, na innej pracy były cytaty i dokładnie te cytaty są, wiszą w tej bibliotece. Gdzieś tam były sofy, no oczywiście regały z książkami. Wszystko, co się znalazło w tych pracach dzieciaków, jest w tej bibliotece. Tak samo mamy w szkole budżet uczniowski, kiedy uczniowie, rodzice z Rady Rodziców przeznaczają pulę pieniędzy właśnie na działania uczniów. I to uczniowie proponują, które miejsce w szkole, co by się przydało ich zdaniem. I czy to właśnie jest takie miejsce, czy to było takie miejsce zielone z workami Sako, czy chcieli źródełko, więc w tym momencie to oni już projektują. I tutaj jest to dla mnie ważne, żeby tych uczniów włączać. Ja ciągle nad tym pracuję, bo też jak wam już gdzieś tam wspomniałam, ja mam tę ogromną trudność, że to ja jestem od przestrzeni w tym sensie, że moi panowie konserwatorzy wiedzą, że jak będzie nie ten odcień farby, to jestem w stanie to przemalować, albo jak będzie 3 centymetry za blisko coś wisiało, to jestem w stanie to przywiesić. Także tak, ale uczę się tego ciągle, żeby jednak to zdanie innych, przede wszystkim nauczycieli, którzy w danej sali pracują, są brać pod uwagę, to oni wybierają sobie fototapety, jeżeli czytam cytaty motywacyjne, tak jak Agnieszka mówiła, bo to jest ich sala, więc to ma się znaleźć w ich sali. Czyli rozumiem, że pracujesz nad tym, żeby nie koncentrować się na drobiazgach. Tak. Okej, okay. Ale ja chciałbym ciebie zagadnąć jeszcze o jeden wątek, bo to był taki wątek, który nam się pojawił w rozmowie.
a który teraz się nie pojawił, a jakoś chcę to nagłośnić, bo rozmawialiśmy o tym, o gabinecie dyrektorskim. Tak. Ja mam wrażenie, że to jest często taki wątek, w którym pojawiają się rozmaite wątpliwości, a czy w ogóle ja mogę, czy to w ogóle jest okej, że zadbam o przestrzeń, w której ja sam albo ja sama pracuję. Podziel się proszę tą refleksją, bo wydaje mi się ciekawa. Ja zostałam dyrektorem 6 lat temu i odziedziczyłam gabinet, tak jak większość z nas, kiedy wchodzi do szkoły, w takim stanie, w jakim on był. On jest bardzo duży, był, że tak powiem, estetyczny, ale był kompletnie nie w moich kolorach. Ja się bardzo źle czułam właśnie w tych przestrzeniach, które tutaj były. Wiedziałam, że chciałabym mieć jakieś takie miejsce typu sofa, jakieś takie miejsce odpoczynku, że chciałabym mieć stół, który jest stołem spotkań, czyli jest bardziej okrągły czy owalny. Natomiast miałam takie wahania i wyrzuty sumienia, czy ja w ogóle z budżetu szkoły mogę wydawać jakiekolwiek pieniądze na zmianę koloru ścian w gabinecie dyrektora, czy to nie będzie moja fanaberia, jak to zostanie odebrane, kiedy wiadomo, że szkoła ma tyle potrzeb i że dla dzieci powinnam przede wszystkim robić. Natomiast no, dzięki Bogu po 2 latach i był remont, bo była wymiana instalacji elektrycznej tutaj w tej części administracyjno-biurowej, więc ściany i tak były wyprute, więc mogłam już jakby ruszyć i już tych wyrzutów sumienia nie czułam, ale też coraz rzadziej czuję, czyli też mam takie poczucie, że zarówno nauczyciele, dyrektor, administracja spędzamy bardzo dużo czasu w szkole i te nasze przestrzenie mają być takie, żebyśmy czuli się w nich dobrze. Także tak, kiedy dzieciaki wchodzą do mojego gabinetu, pierwszoklasiści ostatnio mi powiedzieli, bo tu jest jak w domu, dlatego że ja mam sofę, ja mam fotele, ja mam bujany fotel nawet, więc też jest to takie miejsce, wykładziny, zdjęcia na ścianach, więc to jest przestrzeń po prostu moja, w której ja się dobrze czuję i uważam, że dbając o innych, musimy najpierw zadbać o siebie i o swój dobrostan. Również tutaj, jeżeli chodzi o przestrzeń. Ja najpierw kanapy kupiłam na OLX-ie, ale teraz już później z budżetu sobie zakupiłam, a tamte powędrowały dalej też w inne przestrzenie szkolne. Pomyślało mi się tak o tej mądrej matce, która podczas kłopotów w samolocie zadba o to, żeby najpierw przystawić sobie tlen do własnych płuc. Tak. A dopiero potem do dziecka, bo jeżeli o siebie nie zadbamy, no to trochę nie będzie miał kto dbać o te dzieci. Dokładnie. Nie wiem, czy to jest dobra metafora, ale jakoś skojarzyła mi się, a też chciałem o tym powiedzieć, dlatego że mam wrażenie, że bardzo często jednak dyrektorzy mają takie poczucie z jednej strony, czasem z oglądu społecznego, czasem z własnego wyobrażenia, że no, to jest taka osoba, która ma dbać o innych, natomiast niekoniecznie o siebie. Wydaje mi się, że dbanie o samego siebie jest całkiem niezłą inwestycją w szkołę i też z tym chcę w tym wątku zostać. I może jeszcze z tym, co powiedziałaś na końcu, że gabinet dyrektora to też jest przestrzeń dla uczniów i dla nauczycieli w pewnym sensie. Więc jeżeli kogoś ta pierwsza argumentacja nie przekonuje, to może ta druga trafi. No dobrze, mamy już bardzo niewiele czasu. A chciałbym jakieś podsumowanie i zwykle kończę webinary złotymi zasadami. I te złote zasady to jest odpowiedź na pytanie, gdybyście sobie wyobraziły, że ktoś, kto niedawno objął stanowisko dyrektorskie, przychodzi i pyta, no dobrze, ale o co, co jest tak naprawdę najważniejsze, kwestii tego dbania o szkolną przestrzeń, jej zmieniania, dopasowywania do wyzwań współczesności, to co byście powiedziały? Która z Was ma gotowość, to proszę, niech zaczyna. Co byście powiedziały? Co jest najważniejsze? Ja bym powiedziała, żeby zacząć od tego, co się ma w tym momencie, w którym się jest, zacząć od małych kroków i małych zmian. Z przestrzeniami jest tak samo jak w sytuacji, kiedy masz dom. Zawsze tam będzie praca i zawsze będzie miejsce do zmiany, więc nie ma co się przerażać tym ogromem i tymi 30 salami. Po prostu zacznij od małych kroków, tak?
Od zmiany ułożenia, od zmiany koloru, czy od zdjęcia gazetek, które wiszą 20 lat. Okej, okay, czyli trochę pamiętać, że idealna wizja doskonałej szkoły raczej przeraża niż motywuje. Że idealne wizje też są możliwe w sytuacji jakiegoś większego remontu, tak jak mówiła na przykład Agnieszka, tak? W sytuacji termomodernizacji, jakichś dużych pozyskanych środków. Tam, gdzie nawet wchodzą w grę i architekci przestrzeni, to jest możliwe. I ja znam takie szkoły, byłam w takich szkołach, które od A do Z, że tak powiem, są piękne, nowe, wymyślone przez architektów często. Natomiast większość z nas ma szkoły, które mają swoją historię, które ktoś urządzał, w których jest mnóstwo ludzi, którzy mają na nie wpływ, więc po prostu zaczynamy tam, gdzie jesteśmy, właśnie w tym punkcie. Jasne, dzięki. Agnieszko, co jest najważniejsze? No, mi przychodzą na myśl tutaj relacje, jak ja sobie myślę o tych złotych zasadach, bo skoro one są podstawą i też działań edukacyjnych, no to skoro my zadbamy o relacje tą przestrzenią, bo przecież po to robimy też, tak, żeby się dobrze czuć, żeby wzbudzać tą też zaangażowanie uczniów, ich inicjatywność, no to myślę, że tutaj chyba na to trzeba postawić. I to widać, naprawdę. Ręczę Państwu, jakakolwiek zmiana cieszy, nie tylko cieszy dyrektora, nie tylko cieszy nauczyciela, ale cieszy też przede wszystkim uczniów. To tak jak w domu, powiesimy sobie nowe firanki, też jest ładnie i cieszymy się tym. Tak samo tutaj, naprawdę, tak jak powiedziała Justynka, mała zmiana, małymi kroczkami. I to widać, i efekty widać w postaci tych relacji właśnie. Ale ważne, żeby była dla kogoś. Tak. Jasne, dzięki. No ja jeszcze dodam na zakończenie, że bardzo ważna w moim życiu jest cierpliwość, autonomia, otwartość na pomysły. No i właśnie takie troszkę jednak przemyślenie tych wszystkich elementów, które chcę wprowadzić, nie na hura, i zatrzymanie w sobie Zosi samości. Cierpliwość, okej. I robienie tego razem z innymi. No dobrze, czas nam się skończył, ale bardzo, bardzo chcę Wam podziękować za podzielenie się tymi swoimi rzeczywistymi doświadczeniami. Może nie na tyle literek, tylko jakiegoś obrazka będziemy kończyć. Życzę wszystkim Państwu udanych zmian w Waszych szkołach, radości tych społeczności, które będzie można widzieć w oczach ludzi, radości też ze wspólnego zmieniania szkół. Jeszcze raz dziękuję prelegentkom, ale też dziękuję Państwu i zapraszam do współdziałania z Centrum Edukacji Obywatelskiej w różnych naszych programach i propozycjach. Zaręczam, że będą to ciekawe rzeczy. Bardzo dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia. I dużo siły na wakacyjne remonty. O właśnie. Inspiracje, tak jest.